Podział na zachodnią, bogatszą Polskę A i wschodnią, mniej rozwiniętą Polskę B to dla jednych oczywiste zjawisko o podłożu historycznym, dla innych krzywdzący stereotyp. Okazuje się, że nie jest to wyłącznie polska specyfika. W największych miastach na świecie, takich jak Nowy Jork, Londyn, Paryż czy Manchester, można zaobserwować podobną korelację. Wschodnie części miast są biedniejsze od zachodnich. Od czego to zależy? Okazuje się, że winowajcą jest wiatr. Przeważający odsetek dużych miast posiada tę samą znamienną cechę. Ich wschodnie części są biedniejsze od pozostałych dzielnic. Ta zależność nie umknęła uwadze badaczy. Do niedawna wśród naukowców badających przyczyny nierówności w miastach dominowała teoria związana z biegiem nurtu rzek. W większości miast USA czy chociażby Londynie płyną one na wschód, a więc przepływając przez całe miasto zbierają śmieci i zanieczyszczenia z zachodnich dzielnic i przenoszą je na wschód. To wytłumaczenie nie ma jednak uzasadnienia w przypadku większości miast europejskich, gdzie rzeki płyną najczęściej na zachód. Nowe światło na sprawę rzucili trzej naukowcy, którzy w 2016 roku rozłożyli to kłopotliwe zagadnienie na czynniki pierwsze. Założyli oni, że problem zaczął się pojawiać wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej i masowym wykorzystaniem węgla. W swoich badaniach stworzyli symulację 70 brytyjskich miast z 1880 roku na podstawie archiwalnych planów, aby jak najlepiej oddać tamtejsze realia, łącznie z lokalizacją 5000 kominów przemysłowych. Używając modeli matematycznych, byli oni w stanie precyzyjnie zrekonstruować ruch powietrza. Jak się okazuje, większość aglomeracji na świecie usadowionych jest w umiarkowanych szerokościach geograficznych, gdzie powstaje strefa wiatrów zachodnich, czyli takich, które wieją z zachodu na wschód. Symulacje komputerowe ujawniły, że niekontrolowane ówcześnie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń osadzały się głównie we wschodnich dzielnicach, ponieważ były tam niesione przez wiatr. Ponadto porównano miejsca występowania dzielnic biedy w brytyjskich miastach w 1817 i 1881 roku. Na początku XIX wieku, kiedy rewolucja przemysłowa nie była jeszcze w zaawansowanym stopniu rozwoju, ubogie regiony były rozłożone bez zauważalnego wzorca. Pod koniec stulecia, kiedy fabryki dominowały w sceneriach miast, można było zaobserwować wyraźne skupiska biedniejszych dzielnic we wschodnich partiach. Naukowcy stwierdzili, że przez nadmierne skażenie powietrza wschodnie dzielnice stawały się coraz mniej przyjazne do życia. Zamożniejsi mieszkańcy przesiedlali się do zachodnich rejonów miast, a w ich miejsce przybywała biedniejsza klasa robotnicza. Ceny nieruchomości i gruntów malały, utrwalała się zła opinia wschodnich obszarów. I chociaż dziś mieszkańcy miast nie są już truci przez fabryki w takim stopniu, wpływ XIX-wiecznych zanieczyszczeń jest wciąż zauważalny. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. we współczesnych cenach nieruchomości, wskaźnikach przestępczości, wynikach w edukacji lub dostępu do ochrony zdrowia. To by było na tyle, dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam do subowania, lajkowania oraz zostawienia komentarza. We'll be right back.